rozgrywali akurat lody. W międzyczasie otrzymacie Państwo od nas jeszcze drożdżówki. Te drożdżówki pochodzą z... Dobrze, sprawdzimy teraz. Czy są zawodnicy TPS-u Winogrady? Brawa, witamy. Serdecznie witam na otwarciu czwartego gwiazdkowego turnieju o Puchar Prezesa Sucholskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom pana Andrzeja Juskowiaka. Serdecznie witam osobę odpowiedzialną za te pyszne nasze drożdżówki, który całym sercem wspiera wszystkich sportowców, mieszkańca gminy Suchy Las, działacza sportowego pana Piotra Koperskiego. Witam głównego organizatora tego turnieju, pana Macieja Kachlickiego. I witam wreszcie pana prezesa Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, pana Andrzeja Cygańczyka. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich uczestników, trenerów, działaczy, kibiców, rodziców, wszystkich na trybunach. Proszę Państwa, po raz który? Maciej Kachlicki organizuje czwarty. Ten gwiazdkowy turniej. Niestety nie odbył się w tym roku z wiadomych względów, ze względu na wypadek, katastrofę smoleńską, turniej wielkanocny, ale gwiazdkowy już bez żadnych problemów. Także czwarty gwiazdkowy turniej piłki nożnej zorganizowany przez Suchołeckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom uważam za otwarty. Drodzy zawodnicy, szanowni państwo, ja nie będę przedłużał, niecierpliwicie się pewnie, żeby już rozpocząć pierwsze rozgrywki. Życzę wam miłych wrażeń tutaj w naszej Suchołeckiej hali białego sportowej. Gorącej atmosfery, tak gorącej, żeby śnieg na parkingu przed halą stopniał. Miłych sportowych przeżyć i żeby wygrał najlepszy. Dziękuję bardzo. C3. Stoper Poznań. Uwaga, losuje Stoper Poznań. Trzymamy kciuki. TMS Suchary Suchy Las. B4. TPS Winogrady Poznań. TPS Winogrady Poznań. B1. Wełna Rogoźno. Jaka grupa? Grupa A2. Mamy już. Wiemy, kto zagra w pierwszym meczu. C4. I dla tych grup dziękuję bardzo kapitanowie. Postawę K4. To jest was 2-4? Czyli dla zespołu, którego nie ma. Tych to Mikołajków, które świadczą o tym, że jesteśmy na turnieju. Zawodnik, który chce bronić 3 metry od piłki. Czas prowadzenia piłki. Organizacyjno, chłopcy, którzy będą rozpoczynać pierwsze swoje mecze, zapraszam o tym nagród niespodziany. Zarówno ci, co grają, jak również te osoby, które siedzą na ławce. Tak, już momencie. Tak, zapisujemy pierwszą bramkę. Jak kogoś nie ma, to pracuje z walkowym. Teraz tak, dawaj! Finałowe również odbywają się w terminie 12. Mecz o trzecie miejsce, a więc zaznaczone po prostu będzie miejsce na podium. I tam będzie można szukać materiałów. Z tego się orientuję, wszystkie reportaże można w firmie pana Jarosława zakupić, a szukamy na www.tvsl.pl. Zachęcamy do oglądania i do korzystania.
Proszę Państwa, panowie, pierwsza piękna bramka dla Leszczewi Pieszczyło. Padła wyrównująca bramka dla Wełny Rogoźno. Zdobywcą bramki jest zawodnik z numerem 7. Mamy następną bramkę. Wynik na 2-1 zdobył zawodnik z numerem 8. 18, przepraszam. 2-1 na Kreszczewi. Brawo. Wynik na 3-1 dla Kreszczewi. Bramkę zdobył zawodnik z numerem 17. Brawa, proszę Państwa, dla bramkarza. Brawo, proszę Państwa, padła czwarta bramka, Kamil Szewin. Zdobył ją zawodnik z numerem 18. Zakończył się mały finał, proszę Państwa, trzecie miejsce. W tegorocznym turnieju zdobył zespół Kreszczewia Kreszczewo, czwarte Wełna Rogoźno. Proszę Państwa, padła pierwsza bramka dla Kupca Kalisz. Proszę Państwa, bramkę wyrównującą dla Suwarusy, która strzelił numer 8 z soku. Chciałem Państwu przypomnieć, że drużyna Suchary Sukela goni tytułu zeszłorocznego turnieju, ponieważ w zeszłym roku Suchary Sukela również wygrały ten turniej. Brawo!
jeden zdobył chyba hat-tricka nawet. Przez piłkę z numerem 8 z Sokół. Proszę Państwa, wszystko już jasne. Czwarty turniej gwiazdkowy z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom uważam za zakończony. Teraz czwarte miejsce Beata Rogoźno, piąte miejsce Lubelski Luboń, szóste miejsce TPS Winogrady, siódme miejsce Stela Luboń, ósme miejsce Sparta Wolnik. W tej chwili chciałbym, żeby zespoły, które to były pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ustawiły się w bramce, robiły zdjęcia grupowe z trenerami, tak? Brawo. Zapraszam też siebie po raz pierwszy. Gratuluję. Gratuluję. Tutaj gratuluję Tobie również. Do gratulacji dołączamy zaproszenie na następny turniej. Składamy również życzenia naszych sukcesów zespół Suchary z Suchego Lasu. Dziękujemy Panie Wójcie za taką utalentowaną młodzież. Proszę bardzo. Nie wiem, gdzie to będzie.